Siemano wam wszystkim, tutaj Popław w kolejnym materiale. W tym materiale to jest kolejny materiał omawiany przeze mnie na temat, będzie to temat Dragon Balla. Omówimy sobie bohatera Hita. Omawiamy oczywiście bohatera Hita z serii Super. Hit to jest wojownik 11 wszechświata, o ile się nie mylę. Jest to na początku, kiedy go zobaczyłem w jednym z pierwszych jego odcinków, myślałem, że to jest rasa Namechan, bo tak wygląda, jak Namechanin, tylko fioletowo, jasno, ciemnofioletowy. Ale nie, to nie jest Namechanin. Być może ma jakieś pochodzenie namechańskie, ale nie sądzę. Chciałbym wam powiedzieć albo z wami pomówić o jego umiejętnościach. On jest płatnym zabójcą do wynajęcia, ale zgodził się na udział w turnieju. Najpierw w turnieju sprawdzającym przed turniejem mocy, a później w samym turnieju mocy. Więc jego zdolności są niesamowite, ponieważ ma technikę typową dla boksera. To pierwsze mi się rzuciło w oczy. Poza tym jest wytrzymały, jest dobrze zbudowany i dobrze umieśniony. Przy tej swojej masie jest też zwinny. Co najlepsze z jego technik, potrafi tak błyskawicznie wyprowadzić cios, że przeciwnik tego ani nie wyczuje, ani nie przewidzi. Więc to jest taka mega umiejętność. Umie też zatrzymywać czas, co jest dosyć ciekawą umiejętnością, bo dawno w Dragon Ballu, wcześniejszym nawet, nie było postaci, która zatrzymałaby czas. A Hit na ułamki sekund, oczywiście już mu się to wydłużyło po walce z Goku, na ułamki sekund potrafi zatrzymać czas. I w tych ułamkach sekundy, kiedy czas jest zatrzymany na jego korzyść, potrafi zadać dosyć ostry damage swojemu przeciwnikowi. Na turnieju mocy teraz będzie mierzył się z Jirenem, który walczył z Goku, ale go nie pokonał. Goku teraz odpoczywa i Jiren walczy, Hit walczy z Jirenem. Więc zobaczymy, co z tego wyniknie, bo ten odcinek jest dopiero w tę niedzielę rano, czyli za 4 dni. Więc zobaczymy, co z tego wyniknie. Pokażą też jego nową super umiejętność, która była do tej pory owijana taką, wiecie, lekką tajemnicą. No, dla mnie na początku to był taki troszkę negatywny bohater, a teraz jest takim drugim Vegetą, tylko że bardziej przychylnym dla Goku. Dlaczego drugim Vegetą? No, a to dlatego, że Vegeta to był kiedyś była postać wroga dla Goku, teraz jest jego sojusznikiem. Na początku między Songiem a Hitem też była taka relacja, że była tylko rywalizacja między nimi. Nawet Hit dostał kiedyś zlecenie zabicia Goku, ale mu się to niestety i na szczęście nie udało. A teraz na turnieju mocy się wspierali, walczyli plecy w plecy, jak to się mówi w slangu ludzi, którzy walczą. I to jest postać, którą warto jest docenić po głębszej analizie. No i to by było na tyle w tym materiale
Do zobaczenia w kolejnych. Trzymajcie się. See ya.